Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak być niewidocznym na WhatsApp. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby stać się niewidocznym na WhatsApp, musimy przede wszystkim uruchomić tę aplikację w telefonie. Następnie klikamy w prawym górnym rogu ikonę z trzema kropkami. Tutaj rozwinie nam się lista zakładek. My klikamy w zakładkę ustawienia. Kolejno klikamy w zakładkę o nazwie konto. I teraz musimy kliknąć w zakładkę na samej górze o nazwie prywatność. Kolejno klikamy w pierwszą zakładkę o nazwie widziano i zmieniamy swój status na nikt. Klikamy właśnie tą opcję. Dzięki temu zmieniliśmy status na nikt. I w związku z tym po prostu nikt nie widzi naszej dostępności na WhatsApp. Teraz jeszcze musimy wyłączyć potwierdzenie odczytu wiadomości w tej zakładce poniżej. W tym celu klikamy po prawej stronie ten suwak. No i w ten sposób wyłączyłem potwierdzenie odczytu wiadomości, więc w tej opcji nawet jeżeli dana osoba prześle do mnie wiadomość, ja ją odczytam, to ona nie otrzyma potwierdzenia właśnie odczytania przeze mnie tej wiadomości. Więc wprowadzając te dwa ustawienia możemy być po prostu niewidoczni na WhatsApp. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!